long run just behind you. Everything has come so fast. Memories are all inside you, and you never make them. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Emi. Przed nami kolejny odcinek z serii Singi. Tym razem otwieram paczkę z case'em na telefon. No i telefon jeszcze nie dotarł, więc też będzie fajna zabawa. Jak w końcu dotrze, to dogram jeszcze jak tam nakładam i tak dalej. To znaczy zamawiałam w paczce case oraz szybkę. Dostałam w prezencie jakby taki wskaźnik, taki ten długopis do używania na ekranach dotykowych. Mam już taki jeden. Co ciekawe, na Allegro nie powiedzieli, że dostanę taki gratis, więc tym bardziej miło, że dali, że się nie chwalili na aukcji czy coś, tylko tak po prostu dali miły gest. Tak wygląda mój case. Jest taki bardziej miękki niż ten, co miałam poprzedni, z takim oczkiem jakby z farby. Miałam kilka do wyboru, bo śliczne były, ale zdecydowałam się na to. No i tutaj mamy szkło hartowane, szybkie do telefonu. No żeby wiadomo, żeby była ochrona, tak? Żeby szybka się nie spłukła. Ten case, żeby telefon się nie rozwalił. Tutaj mamy dwie szmatki, mokrą i suchą do wycierania ekranu. Tutaj jest takie zabezpieczenie. Już kiedyś nakładałam taką szybkę na inny telefon. Tutaj jest odklejane takie, żeby się nie pobrudziło. Taka szybeczka. No i to będę potem przyklejać, ale już nie na nagraniu, bo się boję, że to zepsuje. No i szybka też pozwala normalnie używać ekranu dotykowego, prawda? Więc tym bardziej plus, że dobrze działa. Bo ten telefon nie ma gorili. Mój poprzedni miał, a ten nie ma. Miał niski poziom baterii, więc na razie już go nie dręczę, bo musiałabym go podłączyć. A tutaj w tym miejscu niezbyt mi się to uśmiecha. W każdym razie widzieliście, że działa, bo się włączył. Tutaj kupiłam sobie takie opakowanie, taki case z takim oczkiem kolorowym. Podoba mi się i mam nadzieję, że też będzie w jakimś stopniu chronił telefon. Tylko teraz jak to wcisnąć? Ha, ha, ha. Poprzednio jakoś lepiej mi to szło. W ogóle w dobrą stronę, w dobrą. Dobra, już wyszło jedno. To już chyba nie jest źle. Okej, okay. No i mamy tutaj na głośniki, tutaj na wszystkie wejścia są przerwy, tutaj na przyciski i tak dalej, żeby to dobrze działało. Tutaj przycisk głośności też działa, mimo że jest opakowanie. No i tak to wygląda. Tutaj narobiłam trochę plam od palców, ale trudno. No i tutaj mam moją własną szybkę. Już Wam ją pokazywałam przed chwilą, ale tutaj zaraz będę ją nakładać. Ale myślę, że nie nagraniu, boję się, że coś zepsuję. A tak będę, muszę jakaś ostrożniejsza i już pokażę, jak już to nałożę. Okej, okay, przykleiłam już. Tutaj mamy pozostałości. Folijkę, opakowanie, te szmatki takie do wytarcia. No i tak to wygląda. Trochę musiałam się z tym namęczyć, żeby to równo przykleić, ale mamy już szybkę. Tutaj mamy etui i telefonik. Już wcześniej go włączałam, więc teraz już nie będę go włączać. No i to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie, czy mieliście kiedyś ten model telefonu, albo macie. Jak Wam się podobał filmik. Jeśli Wam się podobało, to poproszę o komentarze, subskrypcje oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!